Państwu, witamy bardzo serdecznie na żabkowym przeglądzie talentu. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzieciaki tutaj, trema ich nie zżera. Mam nadzieję, że występy będą naprawdę bardzo wspaniałe, bo talenty, jak przeczytałem tutaj na liście, którą dostałem niecałe 15 minut temu, są naprawdę fascynujące. No i żeby nie przedłużać, przedstawimy jury. Witamy bardzo serdecznie panią juror Katarzynę Dąbrowską. Witamy panią juror, panią Ewę Wachnicką. No i witamy pana jurora Marcina Wdowiaka. No i prosimy kilka słów komentarza, czego się możemy spodziewać po dzisiejszych występach. Jakie są wasze oczekiwania, łowcy talentów, kogo chcą dzisiaj tutaj wyłowić na tym przeglądzie? No, czego my się spodziewamy? Na pewno my się spodziewamy z samych najlepszych przedstawień, wystąpień. Dzieci przede wszystkim. Będziemy patrzeć, jak to się rozwijają nasze małe talenta. No i życzymy powodzenia. No ja widziałem, że tutaj jeden występ na pewno po fachu, to tutaj fach zostanie oceniony. Nie będziemy na razie zdradzać, jaki to fach, ale myślę, wyjdzie w praniu, tak, zdecydowanie. Jak zdążyłem się zapoznać z tą listą, to widzę tutaj po prostu fantastyczne talenty. W związku z powyższym ja już się nie mogę doczekać tych występów i tych przedstawień i czekam z niecierpliwością i aż tupię nogami pan Marcin, no i pani Kasia. Ja również jestem bardzo ciekawa występu wszystkich dzieci. Lista tutaj jest bardzo imponująca i mamy od wierszy przez fikołki, różne gwizdania, różne piosenki. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi i życzymy powodzenia. Życzymy powodzenia, więc żeby nie przedłużać, będziemy zapraszać pierwszą żabkę, a w zasadzie pana żabę. Bo nastąpiła już zmiana w programie, nasz występ jest na żywo, więc zapraszam Maćka Widłaka, który zaprezentuje dla nas budowanie z klocków Lego według instrukcji. O, czeka na muzykę, proszę bardzo. Muzyka też jest. Proszę zaobserwować to skupienie na twarzy. Kiedy wiedzie coś, wtedy królem nogi już jest. Koniec żuraw nasz sięga po nam dech, jak najwyższa wieża, ona mała ta. Ze stoickim spokojem spojrzał w instrukcję, po czym ujął kolejny klocek. Ja widzę, Maćku, że ta instrukcja to jest tylko taka proforma, że ty doskonale sobie radzisz bez instrukcji. Mama wyłowiła talent, tak, zdecydowanie. Czy instrukcję składania pralki też już opanował? Prawie. Okej. Okay. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem skupienia i koncentracji. Zobacz.
na muzykę i zaczął dalej składać. To jest pełna profeska. Mama w tym czasie może spokojnie obiad gotować. Tudzież czytać książkę na fotelu. Dopijając ciepłą kawę. Sielanka. Myślę, że tu więcej pytań do mamy będzie, jak to zrobić z własnymi dziećmi, żeby tak było. Napięcie rośnie. Napięcie niczym u Hitchcocka. To oczywiście nie jest na czas, bo to przecież wiadomo, że dobra budowa musi powstać w swoim czasie, prawda? Beton musi związać. Tak jest. Już nawet wiemy, co to będzie. To będzie młyn. Poprawił kask. Przypiął ostatni klocek. I wielkie brawa! No i jeszcze prezentacja kilku prac, które oczywiście... Żeby zaoszczędzić nam czasu tutaj na widowni, następuje prezentacja. Projekt flagowy. Myślę, że kontrakt w Ministerstwie Obrony Narodowej zdecydowanie przed Maćkiem. Brawo! Biorąc pod uwagę, że minister cały czas ma kłopoty z wybraniem odpowiedniego helikoptera transportującego żołnierzy. No myślę, że może się zgłosić do Maćka. Maciek rozwiąże ten problem. Zacne jury, co wy powiecie na ten temat? Maćku, no ja jestem pod wielkim wrażeniem. Jeszcze raz wielkie brawa! Prezentacja śmigła. Wszystko działa. Jeszcze je można złożyć, no niesamowite. Maciek, świetnie, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Widać, że bardzo to lubisz chyba, prawda? Zasady BHP. No. Kask na głowie. Na Stadion Narodowy można wejść śmiało. Ja jestem nie tylko pod wrażeniem, w jaki sposób to układałeś, ale też jak pięknie nam to zaprezentowałeś. Jak działa helikopter, jak śmigła. Brawo, wielka przyszłość przed tobą, super. Maćku, jak kiedyś mi się zdarzy budować dom, to ja ciebie zatrudnię, dobrze? Pomożesz mi, dobrze? Wielkie, wielkie brawa dla Maćka! Szanowni Państwo, i lotem błyskawicy przechodzimy do kolejnej prezentacji, kolejnego talentu. Na scenę zapraszam Emmę Krysę. Emma Krysa. Powiem tylko, że będzie recytować dwa wiersze w bardzo oryginalnych tytułach. Kajtek bez majtek i Wojtek bez portek. Wielkie brawa dla Emmy! Cii, bez mikrofonu. Kajtek bez majtek i Wojtek bez portek. Poszli do kuchni, zrobili porządek. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Poszli za nimi i złoił im skórę. Hanka skakanka, Agata sałata. Sławy go za to, że skrzywdził im brata. Sławek, Sławek z Michałem i Pawłem w obronie Jurka stanęli z zapałem. A to ci heca, a to ci drek. Żenią się wszyscy, aż wiele z nich lecą. A Kajtek z Majtek i Wojtek bez portek siedł pod stołem i zaczął się portek. Brawo! Brawo, wielkie brawa dla Emmy.
Zostań, zostań, jeszcze tutaj jury, chcę o parę rzeczy się zapytać. Chciałam ci bardzo pogratulować, bo jest to trudny wierszyk pod względem artykulacyjnym, wymowy, a było tam wszystko, i ry, i szy, naprawdę super, gratulacje, pięknie powiedziałaś, zapamiętałaś cały tekst, jestem pod ogromnym wrażeniem, brawa. Mi to się wszystko pomieszało, kto tam bez tych majtek, kto bez portek, a Emma po prostu wyrecytowała tak, że hej. Zapamiętałaś bardzo ładnie, a to nie jest króciutki wierszyk, także gratuluję ci bardzo. Emciu, a długo się uczyłaś tego wierszyka? Ile dni? Pół dnia? Dobrze. Ja myślę, że bardzo szybko po prostu poszło, prawda? Że to była szybka nauka. Ja wiem, że jesteś bardzo zdolną dziewczynką. Wielkie, wielkie brawa! Szanowni Państwo, i na naszą scenę zapraszamy Irenkę Murawską. Nie zdradzę, co się będzie działo, bo tutaj jest przygotowany występ i to będzie naprawdę niespodzianka. Co się wydarzy? Mamy dwa talenty. Jeden jest taki backupowy. W razie, gdyby nasza modelka się nie zdecydowała, bo potrzebujemy modelki, o. Ale może się uda. Stoi, stoi, dobra. Więc Irenka jest bardzo samodzielna i pomaga zawsze ubierać swoją siostrę Dunię. I zaraz to zaprezentuję. Naprawdę jestem pod wrażeniem zarówno talentu Irenki, jak i modelki. Cierpliwość i opanowanie, pierwsza klasa. Nie no, figury tutaj modelki, noga na nogę zarzucona. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przy takiej pomocnicy to wyjście z czwórką dzieci z domu to jest pryszcz. Jeszcze tak. Brawo, brawo. Ojej, jeszcze przy takiej pomocy. I zamek, suwak. No to jest czynność trudniejsza. No. Wymagająca bardzo dużo skupienia, podobnie jak klocki Lego. Nie ma rzepów. Tak, jak czekam po prostu na... Brawo! Brawo! No to jeszcze ten drugi talent, który ma Irenka, pokaz prac plastycznych. To może Irenka opowie o swoich pracach plastycznych, które przygotowywała, o właśnie, dobra, które przygotowywała podczas malowania. Proszę, Irenka może powiedzieć do mikrofonu, kogo tu namalowała. A, no właśnie, czyli ten talent będzie trudniejszy do pokazania. Okej, okay, to pokażemy. A czy było... Aha, dobra, bo tutaj Irenka narysowała właśnie, nie, panią Dorotkę, siostrę Dobrawę, to jest Irenka, a to? Kto to jest? Asia. A to? Emma. Bardzo podobna. Tak, proszę bardzo. To Antoś podpisał pracę, to chyba była mama. Uderzający podwójny. A to był Irenko, co to było?
samochód. Kwiaty. I kto jeszcze? I dom. I kto jeszcze? I dzieci. Dobrze. Dziękuję bardzo. Wielkie, wielkie brawa i prosimy nasze jury o słówko komentarza. No Irenko, naprawdę się postarałaś, bo te obrazki są przepięknie kolorowe, ładne. Mama ma tutaj super koka na tym obrazie. Naprawdę rewelacja. No i ta precyzja w wybraniu siostry, no bardzo mi się podobała. Też bym chciała, żeby mi tak na przykład Brunio pomagał przy majeczce, naprawdę zdolna jest. Irenko, czy udało ci się kiedyś, albo nie wiem, czy próbowałaś kiedyś ubrać rodziców? I co? Też z taką cierpliwością czekali? Ciężej jest? Są więksi, prawda? To ja myślę, że wielkie, wielkie brawa dla Irenki. Szanowni Państwo, no i czas na kolejny talent prezentowany podczas żabkowego przeglądu talentów. Zapraszamy Weronikę Straczyńską. Wielkie, wielkie brawa. Proszę zauważyć ten błysk w oku pani Ewy. Wzięła łyka wody. Powiem tylko, że Weronika zaprezentuje swój talent fryzjerski. Z wielkim brawa, szanowni Państwo, coś ucichła nasza publiczność. Czy to będzie strzyżenie? Strzyżenie głowy. Ja tutaj... Weronika, widzę, ma na czym ćwiczyć, ma ładne włosy, jest w co ręce włożyć, także zobaczymy. Maciuś, pięknie to zbudowałeś, super. Gdzieś było, właśnie. Asysta, gumki nie ma. Z jakim skupieniem i precyzją Weronika pracuje. Pani Ewo, co pani może powiedzieć na temat tutaj tych... Jak na razie, powiem szczerze, mistrza fryzjerstwa. Wygląda to super. To są nowe stylizacje na wiosnę 2019, tak, zdecydowanie. Myślę, że możemy tutaj brać przykład. Dziewczyny, podpatrujcie. Weronika, nie wiem, czy próbowałaś już, ale wiesz co, na wiosnę możesz spróbować mamie ufarbować włosy na przykład. Na różowo. Pigułko. Brawo! Weronika Straczyńska, talent fryzjerski. No i prosimy tutaj o słowo komentarza jeszcze naszych jurorów. Brawa dla Weroniki za pomysłowość i kreatywność w wymyśleniu fryzury, za cierpliwość. Brawa, super. Dla mamy również brawa. Mamy również za cierpliwość. No modelka ekstra. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jak widać, ale bardzo mi się podobało to, co zrobiłaś z włosami swojej mamy. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, i lotem błyskawicy biegniemy do kolejnego występującego. Tym razem na scenę zapraszamy Łukasza Wiśniewskiego. A Łukasz zaprezentuje wiersz pod tytułem Łyżka i widelec. Czy mikrofon? Czy bez mikrofonu? To rekwizyty ekstra.
Siostra łyska wlazł widelec. Ona gluba olchu dzielec. Nie wzywywał nikt nic na wadze, rzekła łyska. Ja ci lazę, tu nie pozór se tyje. Popatrz, jaką tu masuje, szyję. Wszystkie ci wystają kości. No co tak sami zaspościć? Nie chcę zup swoich, nie znoszę, więc je sama bardzo proszę. Dosłów z tego mam gadania, ja jem tylko długie danie. Brawo! Brawo dla Łukasza. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem i rekwizytów, które zostały tutaj przygotowane, tak. Tutaj widzę, siostra też bardzo pomagała, więc też wielkie brawa dla siostry. No i Łukasz, po prostu mega, strasznie długi, strasznie trudny wiersz, świetnie. Żeby tak jeszcze ja. No właśnie. Ja bym już powiedział, że drugie dania, no. Wielkie, wielkie brawa. No i przed nami kolejny występ. Tym razem zapraszamy na scenę Julię Żukowską, która zaprezentuje talent kulinarny. Julia zaprezentuje obieranie i krojenie warzyw. Wielkie brawa! W roli pomocnika brat, Szymon, również wielkie brawa. I to chyba nie są sztuczne rekwizyty. I nóż też prawdziwy. Jak widać, można od razu się najeść. Zaczynamy od jedzenia. Myślę, że całe zamieszanie wynika z tego, że nie ma trzeciej miseczki na pokrojone rzeczy, więc trzeba coś z tymi rzeczami od razu zrobić, prawda? Jaki uśmiech, proszę zobaczyć. Nie było blendera. Mama też ma wielką pomoc w kuchni, bo widzę, że wszystkie sałatki to chyba dzieci robią. Kolejnie przyspiesza. Myślę, że te wszystkie zabawki, które są w telezakupach, to tutaj po prostu nie dają rady. Jak widzę, jaka to jest fachowe cięcie, bardzo cieniutkie plasterki, rewelacyjnie. Decyzja godna mistrzów. Myślę, że MasterChef Junior zdecydowanie tutaj poczekamy rok, dwa i Julia będzie występować w telewizji. Sałatka owocowa już gotowa. No teraz zabierają się za sałatkę warzywną. Proszę zwrócić uwagę na tą precyzję, z jaką ten ostatni kawałek banana trafił do tej miseczki. Iwi jest bardzo trudne, bo jest śliskie, ale Julka da radę na pewno. Ja się boję o te palce, no. Mój pomocnik tutaj mówi, że Julka sobie dała radę i naprawdę, że świetnie jej idzie i nawet z tym śliskim kiwi. Ja
widać, że dzieci nie robią tego po raz pierwszy, że mają wprawę. Ktoś zgubił. Może go ogłosić. Ktoś zgubił telefon do odbioru u jury. Mam nadzieję, że to nie jest forma wpłynięcia na jury, bo tam za chwilę zadzwoni telefon. To wszystko zależy od treści tej rozmowy. Nie, to nie mieszamy papryki z kiwi. Krojenie trwa w najlepsze, zdecydowanie. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby nagrodzić oklaskami Julię. No i słowo komentarza naszych jurorów. Julia wybierała najtrudniejsze owoce do pokrojenia, bo były śliskie. Ale naprawdę sobie świetnie dała radę. A Szymon miał tak zawrotną prędkość, że jakbym była tak bardzo głodna, to myślę, że naprawdę dałby radę. Zaraz będzie degustacja. Myślę, że zaraz degustacja będzie dla jurorów. Brawa dla Julki za precyzję i za skupienie w wykonywaniu tej pracy, bo nie takiej łatwej na trzylatki. Dziękujemy jeszcze raz bardzo Julii Żukowskiej i Szymonowi za pomoc. Wspaniały talent rodzinny. Myślę, że mama codziennie ma takie wspaniałe obiady, ugotowane sałatki. Co jeszcze widzę? Jeszcze stwierdziła Julia, jest tak precyzyjna, że jeszcze nie jest dobrze pokrojone, trzeba tutaj poprawić. A my tymczasem zapraszamy Martę Majchrzyk na scenę. Wielkie, wielkie brawa! Wierszu Kaczka Dziwaczka. Czy mikrofon, czy bez mikrofonu? Bez mikrofonu. Yeah.